Siema, hejo, zjedziemy kupić motocykle za symboliczną złotówkę. Ale ty masz tu bajzel. Jaki bajzel? No mam tylko buzer po wyjeździe. No przecież jutro znowu jedziemy, stąd co buzer mam to wyciągać. Wyjeździe. Na Godziębę, na zawody. Patrzcie, jakie piękne. Niedziela. Siema, słuchajcie, jedziemy po motocykle za symboliczną złotówkę. Zobaczycie wiele motocykli i mamy sobie wybrać, które nam pasują. Każdy po złotówce. Nie, Oskar? No, ja biorę z 10. A Oskar 10, tyle ile na pakę wejdzie. Także ciekawy odcinek, zapraszam. To chyba będą te motocykle enduro jakieś, bo jedziemy. To muszą być skarby ukryte jakieś, że taka droga i tu da. Z prawej nicy jedzie. Czy jedzie ziomuś nasz? Jedzie ziomuś. Sprzedawca. Przepuść go, bo nie trafimy. Czemu go nie przepuściłeś? Jestem szybszy. Kunolis. Ale naprawdę. Kunolis. A jak się? A to są te kłady na Godziębę, na wynajem? No to na przykład jest. KXD. To ludzie pytają na live'ach często o nie, pamiętasz? KXD, no. Bo to jest taka trochę, chyba to jest podróbka tego, no. Kawasaki. Coś tam takiego. Ten też? Baszan! Zibaszan. Nie, Zibaszan. Tylko spod innej marki, nie? Bo jest jakiś Bemi. To jest też? A co to jest? Suzuki. To nie, to jest troszkę inaczej. Coś takiego tam. Wiem, Shinrei czy coś takiego. Ale no. Bardzo szeroki i powiem ci, że są fajne. Tak, one często. A tu jest to samo, co tamto z przodu. Ty, ale bardzo szeroki jest, ty, jak pierdolę. Bo Jarek, one wychodziły na drogowych kołach, dlatego. A, rozumiem. To, a z tyłu ktoś zmienił, bo zobacz, osie się nie zgadzają na mnie. Ja pierdzielę, jaki zaduch. A jaki wydech w ogóle ma. Jest tam O kurde. Wydech, zobacz, Jarek, wydech. Ty, do twojego akurat, patrz, dwa. Możesz sobie, ja ci przerobię. Brałem, jak widzisz, chyba z 10 czy ileś. A ścigacze? A ścigacze to na sprzedaż. Tylko muszę je złożyć, bo plastiki były malowane. Były takie to co to będzie? To jakoś... Forever 800 i druga Forever 800. Nie wiem, czy z tych skuterów możesz sobie to jest Aprilia. Części możesz sobie powybierać. A czy no całe do jeżdżenia? To jest Aprilia, no to jest fajne, bo to jest firmówka i to coś pojeździ, nie? No to jest w ogóle 110 chyba. Nie, 50. Chyba, że inny silnik jest, no bo Soniki wychodziły w 50. To jest 110, i to tak zapitala, żebyś się zdziwił. A to działa? Tak, to zapalało i jeździło do samego. Co my tu jeszcze mamy? I w sumie ten jest tylko jeszcze złożony. No bo jeszcze gdzieś miałem dwa, ale to mogli. Tylko ten to jest Hinol, nie? To tam z tego to Tomek lubi. No ale wiesz, jak tu jest coś popsute, to nie warto w to nawet złotówkę wsadzić, bo to wiesz, kurwa, to naprawimy, a to się popsuje znowu, nie? Kawasaki, no, od Hondy. Plastiki, od Hondy. A w całości co masz? Motocykli? No. Masz 1000 RR. Triumph jest do zrobienia. Jakieś tam Kawasaki, właśnie takie za 2000, taki stary model. O, pokaż. A to nie sobie taki do tej siopki dobrze. 4 chyba, czy coś takiego. 1000, nie pamiętam. A ty będziesz jeździł? No, nawet po to, że tym jeździłem. Aha. Znaczy ja wiesz, bo nie nadaje się na tor, bo się tam mocno zmęczysz, nie? No, ciężki jest, nie? No, ale ten normalnie jeździ. No i tu jest wydeszek akcesoryjny i taki byśmy szukali, a nie ten. Aha, takiego byś no, szukał. No ten jest za duży, bo to jest do 2 razy większej pojemności, bo ten mój koszyk. Ja może takie coś dla ciebie. A wiesz, że myślałem, że czym? Wyścigi? No. Kosiarek takich jak go-karty, nie? Wyścigi w kosiarek. No, można by było. I wiara jest lecie. Obudować je umom jak go-karta, żeby się no, nie każdy kosiarka i się nie ścigali. Ale nie fajna zabawa. Ale w Stanach to robią. No, to robią. Będziemy zawody robić kosiarek. To jest co? Yamaha? XJ600. I za ile, Artur, oddasz? Ktoś chętny, to... Zarejestrowana. Zarejestrowana. Wierząca, sprawna. Jak ktoś da 2,5, to nie zabiera. 2,5 klocka. Jeszcze akumulator ma do tego. Czyli akumulator wkładać, odpalać, wjeżdżąca. Tak. Zarejestrowana. Popularna XJ. Szkoda, że marnieje. Słuchajcie, jak ktoś ma ochotę na taki motocykl, to się niech odzywa. Patrzcie, ogran głowa w całości. Opony, nic już nie trzeba inwestować. Odpalać gdzieś 2,5 klocka. Ale też akumulator. 1000 RR-ka. O, jakie ładne malowanie, ty. No. Aerograf? Tak. No taka odrąbana, troszkę pozmieniana.
Za ile? Wydechy wymienione. No tu jest tak 14-15, to według mnie taka by była dobra cena za to. Który rok to jest? 2007? 2007. Wydeka chce seryjny lasera. No, ono tu jest pozmieniane w ogóle. Tak, też... Zarejestrowany też jest? Tak, jest w tablicy rejestrowany. A czemu ty nie jeździsz? Jak ty, to Daniel by mógł sobie śmiało wziąć. Jaki tam? RR. No, to jest prawie 200 kusów. Kurczę, ile? Prawie 200 kusów. Prawie 200 kusów. Gdyby zapalił, byś posłuchał, ale akumulator zdech i wyciągłem do ładowania. Mhm. Nie wiem, czy sprawdzić, muszę ci się mówić. Kurde, ci powiem, no. Oponka nawet jakaś nie najgorsza. Oponka nie najgorsza. Nie, do wymiany jest. Opona jest. Ale... A tu ten, widzę. Zabytek. No właśnie. O, właśnie. 400. Opona ładna. O kurde! Ja w skuterze wodnym takie mam i wkład. A zauważyłeś, do ile to się kręci? Kawasaki do 17 tysięcy obrotów. To jest, że muszę to też wyciągnąć, się tym zająć. Dokładnie. Ty, a patrz, a tego to możesz sobie na stół przerobić. Tak, to kumpel takiego miał. Sprzedał go chyba za 12. A słuchaj, a za tego Triumfa ile? On do czegoś nie ma chłodnicy. Chłodnica ma uszkadzona, plastyki wszystkie mam. Nie wiem, bo nawet nie mam zielonego pojęcia. On był ściągnięty z Anglii, zobacz. Po rozkładzie, że ktoś mu rozpierdolił stacyjkę. Aha. Ale nie za bardzo chyba się orientował, bo one mają immobilizer. A ta jest na chodzie? Kawasaki? Tak. A możemy odpalić? Nie, bo nie akumulator też zdech. Nie, nie ma ściągnięty. Ja akumulatory wyciągam, bo to no się przekonałem, że to jest... A słuchaj, a ta kultowa kawa, który to jest rok? Opiery mam gdzieś to ciebie. Kwadraciak. 90 pewnie powiem, albo mniej. 90 któryś pewnie, no. Początek, nie? Tu nie będzie pisało na tej tablicy, bo są gdzieś tabliska za mnie. A za tego ile byś chciał? ZXR 400. Za to nie wiem, muszę zobaczyć ile za to dałem. Bo ja te wszystkie ceny nie pamiętam. Ja kiedyś tu mówię ci, że miałem tego w garażu, jakbyś wszedł, to cały był zajebany motocyklami, tak był ustawiony. A skutery leżały na zewnątrz. Mówię, kurczę, ale ta RR-ka jest mega, ty. Na podwójnych tarczach z przodu, bo to już jest prędkość, tak? Muszę ją umyć, bo też brudno. Danielowi wyślę. Ona nie ma nawet dużego przebiegu, ci powiem. Bo ogólnie wiesz, jaka jest opcja jeszcze? To jest Fireblade. Tego bardziej, co kupiłem. No. To on ma właśnie ten silnik, dokładnie ten silnik ma wpakowany. Z bardzo. Tego motocykla jest wpakowany do bardziej, to jest 180 ileś koni. I gościu do mnie mówi, że mi zrobi takiego samego bardziej dużo taniej, jak mu to dostarczę. Nie? No tak, no bo część. I teraz się zastanawiam, czy to sprzedać, czy mu to dostarczyć, nie? Mhm. No tak. Jakbym chciał drugiego bardziego, nie? Jest ten plastikowy? Tu jest, bo też jest coś tu. Plastikowy. No w ogóle zobacz, jest wszędzie gdzieś taki aerogram, bo tego nie widać, nie? No, wszędzie. Ale ty, no taki czarny diabeł, ty. Nie, naprawdę, ta jest mega. Z tyłu zobacz, no takie wszędzie wstawki porobione. Także, no mówię, mogę przyjechać, jak ktoś będzie chciał. Taka wajcha do zmiany biegu, zobacz. Taka hardkorowa. No tu w ogóle jest pozmieniane, widzisz, tu masz RR, tak to, no nie jest, to... Nie, to wszystko nie jest oryginalne, to wszystko to są jakieś dodatki, wiesz, pokupywane sobie, no, pododawane. No, sety sportowe są, wiesz, na tor. No, bo tu się ktoś gdzieś na tym trochę bawił, oponę muszę niestety jechać nie wziąć. A czemu też był, czemu oni go sprzedali? Tak. Znaczy ja go ściągłem. Aha. A ogólnie to miał szkodę, już ci pokazuję, szkoda. To. No to tutaj, na no, tylko tu jest, to jest szkoda. A u nich jest tak, że jak jest szkoda i Anglik nie chce czegokolwiek... No, w Stanach to samo jest, nie? No to... Lekko stuknięte, ja chcę pieniądze, nie? Słuchaj, ja kupiłem R1 taką niebieską. I było z flamastrem takie kółka porobione. Gdzie uszkodzenia? Tak, gdzie są uszkodzenia. Ja się tak przyglądam, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi z tymi kółkami, nie? Bo to z flamastrem zaznaczone i się pytam tego Anglika, o co chodzi. A on mówi, bo tu są rysy. Ja tak kurwa przyglądam. No mówię, jest jakaś taka ryska delikatna, ale on już go nie przyjął, bo były ryski. I ja wziąłem później, wiesz, benzynę i tam taki środek do czyszczenia. Uwierz mi, że śladu nie było, nie? I my bierzemy skuter. Aprilia Sonic. Aprilia Sonic. Ciężko jedzie. Czyli markowca będziemy mieli. Pomóż mi trochę, bo ciężko jedzie. Do tyłu gorko. Ciężko jedzie? No. Weź steka włącz. Ale ładnie on faktycznie wygląda. Jest to inna pojemność, bo jest inna, nie, inaczej no, silnik wygląda. Czy coś takiego. No, ma na liczniku 120, więc, a skuter do 60. Ale jak to pod górki będzie szło?
No, się zdziwisz, jak to będzie. Nie, no, no w pole bierzemy. Szwagier jeździł. Podjazdy będę Jarek, ty się nie śmiej, bo tu jest za... A ty banan na gębie, że Piaggio masz? A to nie Piaggio. Nie, a co? A to Aprilia. Aprilia! To pierwszą Aprilię w uchu mamy. Aprilia Sonic. Kumpel taką miał, tylko że 50 przerobioną na 70, wiesz jak to szło? 110 na godzinę taka, wiesz, przerobiona, bo to leciutkie jest, malutkie. Ojej, nie? To jak Tomek, to Tomek zrobi ten podjazd na wysypisku. A to jest wyższa pojemność, nie? Bo to nie jest no. Dwusuw, bo tamte były wszystkie w dwusuwie. Tak jak ten Areox co stał, bo to były te same silniki. A to jest inny ten. To on nawet ciebie uciągnie. No ten na pewno, no jak to jest, to ma powiedzmy nie, 10 koni może mieć, nie? A widziałeś jak dobrze spiąłem, nawet się nie przewrócił. Coś ty, no? Dobry jesteś. Nie jak Mopika. Nie, masz już. Mopik się po 2 metrach obalił. Masz już prawe. Coś ty. Hmm? Ale ty do 12 tysięcy się kręci? No, bo to dwusów. Pewnie jest właśnie, bo to trzeba spojrzeć. Dwusów raczej, żeby olej wlać, nie? Do baku. No. Mieszanko, nie? O. Czekaj, po wydechu zobaczymy. Dwusów. No wygląda jak dwu, ale rureczka cienka, nie? No to dwusów. No. Już nie jest podrówka Peugeota. Nie. Czekaj, plecak wezmę. No i musimy rozblokować te kierownice, nie? No bo zobacz, on ma skręt taki, a tu jest zablokowana, nie? Kierownica. On był prawdopodobnie po kradzieżowy albo pijaki. To co, parę tych, część tych narzędzi ślusarskich? Nie, no ten, tam trzeba przeciąć, no, trzeba będzie przeciąć blokadę, nie, boszem. Zobaczę, czy olej jest. Ciekawe, czy to oryginalnie, ale raczej wygląda na oryginał te karbonowe wstawki. No, nie, no oryginał, bo zobacz, bo masz. A to też, nie, z przodu błotnik, tu patrz, po boki, to wszystko tu, nie? Ty, w karbonie jest, ja pierdzielę, ale trafił się nam rodzyny. Co to jest tu? Co to jest tu owinięte? Jakaś część, ty? To jest przewód chyba od akumulatora. Do nabora damy. Chłodzone powietrze. A lusy ma ty. No, lusa jest. I to tam, no? Tu. Gdzie tu? Tu. Jutro będziesz pakował? Nie, no tu. Tak. No dobra, czekajcie na odcinki z nowym skutero. Tomek będzie upalał. Reakcja Klaudina. Zobacz. Nawet nie zauważyłaś? Nie. Ale zobacz, oryginal, Aprilia. Tak, firmowy włoski. Zobacz, karbony, zobacz. Do 12 tysięcy obrotów się kręci. Niziutki, nogami sięgniesz tutaj, patrz. Normales. Tylko musimy jeszcze akcję włamanie zrobić, bo nie ma kluczyka. Nie ma kluczyka, nie odpala. Ale zrobimy ci. Na kable skręć. I tu jest blokada, nie? To trzeba to... Przeciąć. Nożyce i ten. Ty masz z nami dobrze, Klaudia. Za skutera się bierzemy w przyszłym tygodniu. Musimy go odpalić, odblokować. Podłączyć akumulator i zobaczyć, czy to w ogóle odpala i co tam jest jeszcze do zrobienia. Czy to będzie od razu jeździło, czy nie. Ale jest mega, naprawdę bardzo fajny stan. Postaramy się go szybko nie zniszczyć. Tomka muszę już uprzedzić, żeby po prostu nie zniszczył go, żeby jak najdłużej jeszcze o Klaudia mogła też pojeździć i Kuba. Nara. Hejo. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.